Jarek Jakimowicz, na premierze teledysku Justyny Sawickiej, w którym grałeś. Tak jest. Wrażenia poproszę. Z imprezy, z nagrania? Nie, no z teledysku. Wiesz co, trudno już mi teraz jest rozdzielić wszystko jakby od wszystkiego, z jakiego powodu, że pomysł, zamysł jakby Justyny, jej menadżerki był taki, że odwołujemy się do Młodych Wilków. A, okay. Tak więc, żeby mi, że tak powiem, zrobić trochę dobrze i trochę sentymentalnie, był Jeep Wrangler, z którym Cichy, którego kreowałem w Młodych Wilkach, nierozerwalnie związany. Teraz na imprezie Justyna zaśpiewała piosenkę, która jest nierozerwalnie związana też, zadedykowała mi ją z Młodymi Wilkami, tak więc jakby mega fajne uczucie, takie sentymentalne, a do tego jeszcze coś takiego, co mega satysfakcjonuje mnie, że po tylu latach jakby są osoby, które chcą się odwoływać do filmu Młode Wilki, widzą w tym sens i tak dalej, i tak dalej. I poza tym wszystkim, co tam ktoś będzie gadał, to jednak jest gdzieś tam jakiś sentyment tego pokolenia, który jest do tego filmu. To takie młode kino gangsterskie było. Ile to lat już minęło? 95 rok, czy też, o Jezu, 22 lata, chciałem powiedzieć 17, 22 lata. To kawał drogi dobrej. Myślę, że tu jest wiele osób, którzy nie mają tylu lat, ile ma ten film, tak? Tak więc, no, może być. No, naprawdę. No dobrze, a powiedz, jak się współpracowało? Ile godzin kręciliście? Współpracowało się super, jakby Justyna to dorosła kobieta, to nie jest jakby dziecko, które jakby nie wie, o co chodzi, to jest poważna kobieta, matka dwojga dzieci, mąż tutaj właśnie przechodził, bizneswoman prowadzi poważny męski biznes, bo prowadzą skup złomu z mężem, tam nie ma żartów i tam jest od 4 do 7 rano się najwięcej pracuje, tak więc to jest konkretna tyra. Tak więc poukładana kobieta i współpraca była bardzo fajna. Teledysk, dzisiaj się teledyski kręci za bardzo niskie budżety, tak więc no nie można tego nakręcić w 2 dni, 3 dni. Tak się generalnie już nie da rady robić. No to w jeden dzień, czyli od bladego świtu do późnych godzin nocnych, kiedy to robiliśmy takie pasaże jazdy tym jeepem po Warszawie. Chłodno, ze zdjętym dachem i tak dalej, ale super, fajnie. Ale dużo ujęć i w sumie cała zlepka bardzo fajnie wyszła, dynamicznie i całkiem fajnie. Z jajem. Ja jestem pod dużym wrażeniem i Olga, która reżyserowała ten teledysk, no super baba, wie, o co chodzi, jestem pewien od tego, a ja mam nosa. Ona będzie dużo robić, tak, jakby. I to już było fajnie, bo to widzisz po 5 minutach pracy, czy to jest na planie filmowym, czy fotograficznym, czy ten ktoś, kto z tobą pracuje, wie o co mu chodzi, tak, i tak dalej. I ona wiedziała, jakby, a to, co mi pokazali później na takim pierwszym montażu, to tak naprawdę i pytano mnie uwagi, bardzo się liczono z moimi sugestiami. Ja miałem 2 uwagi, jakieś takie w ogóle mega kosmetyczne, bo zrobiła to świetnie, naprawdę. I wszystko fajnie poukładane, sprawnie poszło i jesteś zadowolony w ogóle z pracy i z efektu? Tak, jestem bardzo zadowolony i bardzo dopinguję Justynie, bo to nie jest dzieciątko YouTube'owe czy nie wiem, internetowe i tak dalej, i tak dalej. To jest dojrzała kobieta. To jest jakby jeszcze kawał głosu, bo ja słyszałem na dole po prostu mega głos. Słuchaj, no gdyby to też było inaczej, to ja bym też jakby nie chciał, tak? Oczywiście Monika, która jest menadżerką, przesłała mi na początku i utwór, który jeszcze był w wersji szwedzko-angielskiej, bo go Szwedzi produkowali. Przesłała mi jej, że tak powiem, różne fragmenty jej utworów, tak więc ja wiedziałem, że będzie okej, ale to jest w ogóle najlepsze, co chyba do tej pory zrobiła. I cieszę się, że w tym uczestniczyłem. Powiedz mi, co teraz w planach masz? No już nie młode, ale my już jakby od dłuższego czasu z dużymi perturbacjami próbujemy nakręcić Młode Wilki. No dobra, młodych się już nie da, ale na wiosnę nakręcimy kontynuację Młodych Wilków, czyli Wilki. Tak więc po raz kolejny żeśmy się cofnęli niestety i znowu pracujemy nad scenariuszem, ale to były takie tam perturbacje z panem reżyserem. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Na szczęście się rozstaliśmy i robimy swoje. No dobrze, dziękuję w takim razie za wywiad. Rozumiem, że widzimy się na premierze Młodych Wilków. Absolutnie tak, zapraszam wszystkich. Dziękuję bardzo.